Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na waszych ekranach okno tworzenia postaci pre-eventowe, a mianowicie Ain. Tak się zdziwiłem, bo tak no, nic nie ma, tak? O tym. Ale dobra, jeszcze nie wszedł, ale można stworzyć i dostać darmowe gifty. Zapraszam do tworzenia tej postaci. Dobra, next step. I teraz nickname. No dobra, no to stwórzmy sobie Atarinio. Atarinio. Może być? Może być. Confirm. Atarinio. Confirm. Dobra. Ain created. Gift for pre-creation will be automatically mój angielski naprawdę pada. Provided when you log in as Ain after the next regular check. No i mam stworzonego Aina. Yay! Widzicie, jaki bajer? Ale dobra, wejdźmy sobie tak w ogóle na normalną postać i zobaczmy. Czy to jakieś ciekawe bajery są? Ja chory, więc dzisiaj to jest tak. Dobra, zobaczmy. 4 minuty atrybut czwartej fazy i Elios Harmony. Serio? Ja już chyba o tym nagrywałem materiał. No tak, nagrywałem. Dobra. Dobra. W tym materiale wszedłem szybko sobie na Sworda, tam zobaczyłem coś ciekawego, nie nic. Dlatego teraz widzimy się znowu w oknie wyboru postaci. Zapraszam oczywiście was do pobrania tej gry i wzięcia sobie Aina w wersji pre-eventowej, bo zakładam, że naprawdę fajne gifty będą rozdawane. Dobra, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, to jest naprawdę bardzo krótki materiał, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że można, jeżeli ktoś nie wie. No i widzimy się już jutro w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!